jako Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej przygotowaliśmy tak zwany pięciopak regulacyjny dla przyszłego rządu, w którym jest zawarte właśnie szczegółowo, jakie są główne problemy z perspektywy branży, inwestorów właśnie w regulacjach. Te problemy muszą być jak najszybciej, pilnie rozwiązane w nowelizacji, czy to ustawy o obszarach morskich, czy to ustawie prawo genealogiczne, bądź kwestiach związanych z decyzjami środowiskowymi, bądź ich zmianami. To są główne elementy, które dzisiaj dyskutujemy na kongresie. Konferencja Offshore jest świetną platformą, na której możemy porozmawiać pomiędzy inwestorami, pomiędzy łańcuchem dostaw i pomiędzy administracją. Jest to tym bardziej istotne, że w tej chwili jesteśmy w okresie zmiany politycznej i ten dialog jest absolutnie potrzebny i ta platforma jest do tego świetnym narzędziem. Wydaje mi się, że najważniejsze jest to, że mamy takie miejsce, gdzie możemy utrzymać relacje z partnerami, z dostawcami, z klientami, zbudować nowe relacje, poznać nowych ludzi i upewnić się, że cała branża idzie w jednym skoordynowanym kierunku. Konferencja odbywa się w bardzo dobrym czasie. Był to świetny moment, aby dać wyraźny sygnał branży, że morska energetyka wiatrowa nie może zwolnić, że jest bardzo ważnym elementem bezpiecznej transformacji. Oczywiście konferencja jest świetnie przygotowana organizacyjnie, doskonałe panele, bardzo dobrzy prelegenci. Jest to zawsze swojego rodzaju okazja do nawiązywania nowych znajomości, podtrzymania starych, aktualizacji wiadomości. Bardzo dobrze jest też usłyszeć od kluczowych interesariuszy nowości, jeśli chodzi o oczekiwania w stosunku do władz, w stosunku do wprowadzania nowych procedur. Zawsze to jest wartość dodana. Dodatkowo jeszcze aktualizacja, jeśli chodzi o stan przygotowań do realizacji, o procedury przetargowe. To jest zawsze coś, na co liczymy. I think it's really important to be now, as offshore wind is accelerating in Poland and in the Baltics, and especially with after the latest elections in Poland, the renewed emphasis on renewables and the green economy, connecting with local clients and stakeholders, it's vital to be involved in this event.